Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś taki zestawik. Masej pierwszy raz szczepiony z przyczepą. A co będziemy robić? A będziemy robić wywóz starego siana. Będziemy sprzątać stodołę. Trzeba się tego pozbyć. Jeszcze będzie trzeba blachy stąd zabrać, trochę to obmieść, bo pozostałości tutaj, jak dmuchawa wrzucała siano, są jakieś takie. Także tak to się prezentuje. To całe wszystko musimy też wyrwać, żeby tutaj był taki wjazd. I to załadujemy na przyczepę. Jeszcze będziemy musieli spuścić sobie olej z siłownika, no i z przewodu hydraulicznego, żeby się nie zmieszał z masejem. No i to będzie już tak, że przyczepa prawdopodobnie będzie już zaadoptowana do maseja, czyli w żniwa będzie latał masej z przyczepą. A 60 najwyżej tam z tą mniejszą albo z rozrzutnikiem. No zobaczymy, jak to będzie wszystko się tutaj prezentowało. Także na dzień dzisiejszy najpierw wyrwiemy to, przestawimy tą blachę, a później zajmiemy się podpięciem hydrauliki do przyczepy, no, spuszczeniem oleju i wjedziemy później tutaj, będziemy ładować. Jeszcze sobie zrzucimy burtę tą jedną z tyłu, żeby się nie pokrzywiło w razie kiprowania. No i tak, sprawdzimy sobie jeszcze, czy kipruje, o, to różnie może być. Zajmiemy się porządkami dzisiaj tutaj, oto w tej stodółce, bo stodołą to nie można nazwać, bo to ledwo masy wjechał. Także tak to wygląda. Dobra, biorę się za robotę, zaraz się widzimy. Co? Poza kamerami stała się magia, już wyrwałem tą zapolnicę, czy jak to się tam zwie. I teraz tutaj kurki robią robotę, a ja się jeszcze zajmę, zanim tutaj będziemy ładować to siano, to zajmę się przyczepą, spuszczę ten olej z tego węża, żeby zleciał, żeby się nie mieszał w maseju, dlatego sobie wziąłem bachnieczkę, wytniemy sobie taki kwadracik, podstawimy i pod siłownik, z siłownika tutaj spuścimy, akurat z węża powinno zlecieć, jak nie to się jeszcze odłączy, złącze i się przedmucha kompresorem, czy tam dmuchnie się nawet ustami, żeby zleciało z węża i powinno być. Tak to się będzie. Taki jest plan działań, o. No dobra. Jakie tam klucze będą? Z 20, 30, z 30, czy 27? No weźmy na razie 27. 27 i to jest 30, 27. Dobra, sprawdzimy najpierw. Na bałagan w garażu to nie patrzcie, bo to nie jest istotne. To nie o tym jest film dzisiaj. Z tego kolanka. 27. Odkręci się czy nie? Musi się odkręcić, to się nie odkręci. Poszło. Dobra. Opsa, sa, sa, sa. Leci już. Ja
pierońskie ciśnienie? Jeszcze chyba, a jeszcze w siłowniku jest. Widzicie, jeszcze w siłowniku jest trochę. Ale nie, no powinno zlecieć z siłownika. Zwęża sobie, zleci fajnie. Syf. Trochę syfu się nazbierało. Dobra, szmatka by się przydała. Może przy wejściu odkręcić. Powinno fajnie teraz zlecieć. Dmuchnę może w to. No dobra. Mamy. Dobry ten hipol. Niedobry. To mamy. To kurwa, to dużo nie wyleciało. To z siłownika leci więcej.
zdejmiemy jeszcze sobie burtę tą górną. Jak będziemy kiprować, to no to żeby się nie pokrzywiło. Wyłaź. Dobra, mamy. Tu. Cyk. Opsa. I grawa. A położymy sobie może to tutaj. Dobra, niech sobie będzie. To. Porczyki pozakładamy. Tak. Można będzie jeszcze tą otworzyć. Załadunku. Dobra, wrzucamy. A tu już tego oleju tyle co jest, to już trudno. Skręcamy, co będzie to być. Jest. A co tutaj było tego oleju? Dobra, mamy. Klucze sobie wytrzeć. Olej trzeba zanieść do garażu. Jest syfu. Opiłków też trochę jest. Chyba, że wezmę też matkę, bo wytrę te złącze, pod które to podpiąć trzeba złącze. Nie wiemy. Ale się dowiemy. Ten by był dobry. Mam to pod pierwsze. Mi się wydaje. Zobaczymy. Jakiś cycek? Śmieszne jakieś to. Złącze. Też jest takie, a to jest wyjebane. A to? To takie najładniejsze jest. Dobra, zobaczymy. Przetestujemy. No coś by można było podpiąć, nie?
mnie dało. Można władować. O psasa. Teraz będziemy wiedzieć, bo to jest ten pierwszy. Tak? Tak. Dobra. Palimy dziada. Działa. Jest, ale... Ręczny to tomu! Ten maszyna! A, to nie jest ten, to jest ten. Znaczy, czemu nie? Muszę tu kurwa pozakręcane te chujki. A, może to do góry trzeba? Czemu nie chce iść? No i kiknął. Pan Janek mnie odwiedził. To jest człowiek. Przyjedzie, pomoże. Siano, my będziemy ten. Belki będziemy składać, sianko, to tam gdzie się pęknięte. To trzeba wyrzucić. Trzeba wyrzucić, bo... Sarny nakarmimy. Tak, sarny będziemy karmić, bo by było pięknie. Tak. Żeby nie przyszły w zboże, to będą siano jeść. Sarny karmimy, tak. Bo nie na... tak, na grobę. No właśnie. To nie wiem, czy jest taka nagroda. Ale powinny dać. Leśniki. Leśniki powinny dać. Ale one na mięso jadły. A dziki warzywa ryją. A dziki tego powinny połacić karę. No, jak się chyba zgłosi, to chyba... A co one tam? Ale to chciał dokumentować. Tak. Jak przyjadę, to cóż, to musi być zbuchtowane FS. Tak. A nie. A o, tak? Ten, no? Nagrałem ten filmik, jak jechałem do Zakopanego. No? I to, to musimy puścić. Nowy ten. Puścimy. Tunel zrobili, ale remontują. Dobra, puścimy. Tak. Już remontuję. Jeszcze byśmy kilka innych zdjęć udostępnili, ale to już są rzeczy prywatne. Jak niektórzy...
Nowy tunel zrobiły i już kurwa remontują. Panie Janku, ale niech pan powie, że są tacy, co ziemniaki dopiero w czerwcu wsadzą. Tak, są tacy, dopiero mój sąsiad dopiero sadził. Zeszło sobą. Rozbierał się i sadził ekologiczne. Ekologiczne ziemniaczki? Tak. W czerwcu, podobnie szybki rosną. Teraz deszczu. Tak, on wiedział, że... O, to jest... O, wie. Tak. Tak. On dwa razy zbierał, nie siają, nie siejąc. Sąsiad dobrze. Jego trzeba brać przykład. Coś trzeba, trzeba. Panie Janka, pan jest bliskim przecież też sąsiadem Piotrusia. No. Tak, trzeba by go jakoś tutaj zrobić mu jakąś wizytówkę, żeby jakąś tą kobietę poznał. Tak, tak, trzeba go zabić, zabić, bo jak wypłatę weźmie, to no, mu trzeba powiedzieć. To teraz na dniach to trzeba brać i jechać. No i ją mu pogorzej, gdzie są baby. No. Ja z Zakopanym pytałem się, gdzie są kobiety, co hulają na róże, to powiedział, że nie ma. Nie ma? Nie ma. Nie ma, ta, kurde, to bieda jak nie ma. Takie miasto, żeby nie było. I takich atrakcji nie było, nie? Tak, tak. 100 zł bilet, wejście na baciary, a na róże nie hulają. Nie pytą go się. Aby hulały babę na koń, no to się zgodę. Co innego, to by ja nawet widzi... oko zawiesił. Tak, nawet i 200 zł bym. O, widzi pan? A one nic pierdolą. Nie wiem, chyba trzeba by może to udeptać no, trochę. No udeptaj, proszę pana. Wejdę trochę, rozgarnę to od razu. Pana to jest rolnika, zawód to jest. A ten tu spierdolony widzi, nie wyszedł do tych rolników. Rolniki płacą. I o to bym nie dał mi ty. Chleć tym panu, pany powinni się ująć. O, no. A rolnikami, a te kurwa nie. No powinni, bo z rolników że tak. Żarcie mają. A oni nie do Biedronki. I z Niemiec. I z Niemiec, tak. Szkoda gadać. Szkoda gadać. To jest tu. On wyprowadzi Polskę na manowce. On już wyprowadził. Dobra, lepiej nie być. Lepiej nie być. No. Te gospodarze z tego. Z Małogoszczy pewno. Nie. Nie? Z Nowin Siekły. Z Nowin Siekły? Tak. Co Siekły? Na wybory, no. Żeby było fajnie. A. Tak. No jeden się pyto. Robi swoim tym. Mówi, że ogląda te filmiki nasze. Tak? Tak. O kur... Pozdrow mówi Mateusza. To my jesteśmy, kurde, znani. Tak. To już jakaś... Ten miał już tam z pola na wybory. Mariusz. Mariusz. Tak. A, no. Tak. To pewnie jeszcze Zbyszek Bafia był. Nie, może. Nie było Bafia. Nie było go? Tak. Tamten mówi, że... A może na bazie. Bafia startuje na tego. Na komendanta. Jak na komendanta? Tak. Straży? Tak. No on się nadaje. On by mógł być. No jasne. Tak. Ogarnięty. O, tak. Załatwić, co by trzeba było. Tak. Także... O, chyba to nam nie wejdzie na raz. Nie wejdzie, tak nie. Trzeba dwa razy. Jak ja by był, to by ubił u nieszczęśliwy. To on by kurwa ubił. Piotruś dzisiaj na zakupy. A jechał, tak. Na zakupy, a później do pracy.
idzie. Pieniądze, chłopak, które pieniądze poczuł, to robi na okrągło. Nie, nie wolno. Muszę wejść. Ty, a co tam takie na tym wzorku takie zielone się wjebało? A jakaś trawa się wjebała. Nie wiem czy to, ale nie wiem czy to miotła nie wjebała się. Po tym deszczu tak weszło z fez. Nie, to nie trawa jest. To nie trawa jest? Nie. Nie wiem, gdzie lepiej. Ale tutaj kawałkiem. Nie, idzie wzdłuż idzie. Wzdłuż idzie? Tak. A no to cóż się zrobi. A to w tym jęczmieniu tylko chyba tak. No a przecież było pryskane, czyste było, ładne. Tak, było pryskane, te złodzieje to chujowy łopres dają. Za krótko. Tak. No a te ziemniaki wzięło co? No nie mam czasu. No jak nie ma pan czasu? No dopiero mam iść, ale przyjechałem do ciebie. A. Pomóc mi. To idziemy jeszcze na kawę pić. No to tego to pójdę do mnie na kawę. O. Do mnie! Nie, jak do już pan mnie. Jest. Dobra, więcej chyba nie naładujemy i tak. Proszę państwa, przygotujemy. I później tylko akcja. Pole do innego ziarnka, nasianko. Dobra. To jeszcze można narzucić. To kurki pracują już. Pracują, jajka będą nosić. Tak. One są robotne. Jeszcze trochę wejdzie. Wejdzie. A zdjąłem z tą tylnią burtę, żeby było lepiej jak kiprować, tamtą się na dół otworzy, a... Żeby tylko jakiś ty... myszów, nie, szczurów nie było! Pierwo to kurwa był. Wcześniej to były, nie? A teraz to ja nawet nie uświadczymy. Człowieka tak, na wsiach jest porządek zrobiony. Pany. Pany co porobiły się, nie chcą robić w polu. Zostali nieliczni. Tak. Miały ciągniki, to by sprzedały. Handlarze się tylko wzbogaciły. Tak. A teraz wysłać jednego, drugiego kupić ciągnik, to będzie wiedział ile kosztuje. No. Tak. To już sobie dają spokój. Tak. No i dobra, więc nie ma co kłaść. Tak, tu się jeszcze... zgarnie, zamiecie się, to się zobaczy co tutaj jest, bo to chyba jakieś deski miały być, były. Jakby to patyki te brały, patyki żeby wody powietrze było. No, no ale to później jak ten to... Ale to utruchlało. Utruchlało. Tak. Tutaj to by trzeba było wybrać, przywieźć kamienia, ubić, tak. Zrobić posadzkę, wtedy byłoby pięknie. I tak przyjdzie ze stodołów się robi garaże. Garaże. Garaż. No, a jakby do baloty to cóż. I otóż, tak waliłem, zrobiłem garaże. Bardzo pięknie. Tak. I teraz się... No ale no wie pan, jak się... Pogałęzić. Ale jak się na przykład o, jest wybetonowane, no jest tak. Sianko powiedzmy w tych balotach, pyk, 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 czy nawet w kostkach, to też się tak nie nabrzuje. A później się zamiecie, i można maszynę postawić, czy co, i... Tak jest, tak, zamiast... Bo tak jak dawniej było w Zopola i te, no to już dupa. Te zopolnice były, no ta to stodoła jest mała, to cóż. Pojadę do Gałęzic, kupię sobie dwie świnki, dwie plamskie. A, te malutkie. Tak.
libedo. To pan Syzy ma do sprzedania podobnież. No ale to one tak do 30 chyba kilo, do, czy więcej. Do 80 kilo. Do 80 aż mogą dorosnąć? No, no. To kuźwa, to elegancko. No ale to muszę to zobaczyć, mięso muszę spróbować. Muszę jechać do tego pana, do tego gałęzi. No jak to panu zaszlachtuje? Kurwa, to się najmie jakiego fachowca. No koziołka teraz kupiłem, no to... Ma pan teraz te kozę? Nie, od koleżanki kupiłem. A. Koziełka, dałem 100 zł, ale nie ma mięsa. Tylko na tych tylnych nogach. Uh-huh. A żebra to tak na sary. Uh-huh. Dobra, panie Janko. Jedziemy sobie już praktycznie z drugim kursem. Pierwszy to był dość sporo, nie nagrywaliśmy. A teraz jedziemy już z drugim kursem. Tam już mało co jest na przyczepie. Wszystko jest ładnie wysprzątane. Także robota została dzisiaj zrobiona. Jedziemy teraz tylko to wykiprować. I tyle, tak? Kto jest ze mną? Jest ze mną pasażer na gapę. Pomachaj tym do kamerki. Cześć. Mój trześnik. Dzisiaj pierwszy raz jedzie Masejem z wujkiem, tak? Powiedz, podoba ci się? Tak. Podoba ci się? Będziesz z wujkiem jeździł? Tak. No to będziemy jeździć. Daj to białej. Tak? Białe. No dobrze. No i tak, i jedziemy sobie. Przyczepa za nami. Tam je widać dużo, że jest coś na przyczepie. I tak to się prezentuje. Droga za mała na tego Maseja jest teraz. Ta polna. Widzisz cień traktora? No jest, no zobacz, no jest. Zobacz jaki jest teraz. Nie mieści się, kurde. Mało mam siana. Co masz mało? Mało siana. A mało siana masz? Będziemy kosić, to będziesz miał. Dobra, widzimy się, jak będziemy rozładowywać, tak? Dobra. No już prawie dojechaliśmy. Tutaj już pierwszy kurs jest wyrzucony i teraz wyładujemy jeszcze ten i będzie wsio. Sarny będą miały co jeść. Tymon, ty tutaj chyba jeszcze nigdy nie byłeś, nie? Pierwszy raz jesteś w tym lasku naszym. O, widzisz, tutaj jest to, wujek wysypał tutaj tą. No. Zobaczysz, tego nie będzie, sarny zjedzą. No, no. Spadł mi telefon. No. Nie widzę. Dobra, wujek idzie ty szybko otworzyć te. Idę otworzyć burtę. Czekaj tutaj, dobra? Dobra, tworzymy burtę. O. Nie ma tu jakiego boła dusiciela? Chyba nie ma. O. Dobra. Co? No już idę. No już teraz będę otwierał, patrz. Patrz teraz. Zobacz, co się robi. Z przyczepą kiprujemy.
wujek musi trochę odjechać, wiesz? O. Widzisz, już idzie. Ruszymy do przodu. No. Patrz. I już mamy. I już jest, wysypane. No. Widzisz, zobacz, jak kiper szybko, ładnie, fajnie opuszcza. No? Tak. No i co teraz? Idę, wujek zamknie tą burtę i jedziemy do domu. Towaru, a towaru. W sumie mogłem wziąć miotu, ale akurat mało co, nie wiem. No i wsio. Deska. Poziomki. By tu takie ładne, czerwone. O. Chcesz poziomkę? Masz. Dobra? Jedz. A chodź jeszcze, zobaczymy. Pokażę ci jeszcze ten. Mrowisko takie duże, nie widziałeś. Chodź. No. No, skakuj. Hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Patrz. Zobacz, jakie mrowisko jest. Widzisz? Widzisz, jakie duże? Wiesz, ile lat to ma mrowisko? Tyle, ile wujek. Odkąd pamięta, odkąd tutaj mi ten piach mieszam, taki to mrowisko jest. I staram się tutaj nie wjeżdżać, że nie psuć mi. Traktorem i już kupę czasu jest to mrowisko. Kupa? No, zobacz, jakie mrówki duże. Patrzcie, jak, patrz jak robią. Widzisz? A ci tutaj pracują? Pracują, to jest ich domek. Tak? No. No, wsiadaj. Hop. Hop. No. No i co, my jedziemy? My jedziemy z Tymonem. Widzimy się na bazie, tak? My się widzimy na bazie. Pomachaj jeszcze do kamery. Tutaj. Powiedz cześć. 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 No, my dojedziemy i później jeszcze coś wam nagram w stodole, jak to wygląda. Aktualizacja następnego dnia już, tak to się teraz prezentuje, siano zostało już wybrane do końca. Przyszykowałem, że tak powiem, tutaj palety, a to zapolnicę tutaj, co była. Rzuciłem to, bo tutaj widzicie, tu nie ma nic, ziemia jest. Dawniej były pokładzone na spód takie deski, żeby po prostu siano nie leżało na gołej ziemi. To jest przyszykowane na baloty. Poukładamy,
i będą sobie tutaj stały, będą trochę wyżej niż ziemia, także powinno być ok. No i będzie trzeba tutaj w przyszłym roku może, jak człowiek doczeka, robić inwestycje odnośnie tutaj tego betonu. Tutaj jak i tutaj, bo widzicie, tutaj też jest zerwane. Kiedyś żniła w tamtym roku, stała cała przyczepa zboża i po nocy, że tak powiem, była przechylona w tą stronę, bo zapadła się posadzka. Także to będzie trzeba wszystko kuć i lać nowy beton, ale to nie w tym roku. Także to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. O tak, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. I dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!